Hej moi drodzy, witamy Was po weekendzie. Słuchajcie, przywiozłam dziewczyny do szkoły. Matysia sobie tutaj w termosiku wzięła ciepłe picie. Naciskasz, kochanie. Otwierasz? Tak, musisz to jeszcze zrobić. Nie, no to było tak wcześniej. A no to teraz jest zamknięte. Nie, teraz jest otwarte. Pożyczyłam Matysiu mojego termosiku mojego. W każdym razie jesteśmy pod szkołą. Trochę dziewczynom jest smutno, no bo mamy gościa, one muszą iść do szkoły, tak? Lila dostała fajny taki wałek, słuchajcie, do kręcenia włosów i tak dzisiaj na mokre włosy wczoraj to zrobiła. Takie miała dzisiaj piękne fale, ale rano jej się przypomniało, pokaż z tyłu tego kucyka, widzicie trochę, ale przypomniało jej się rano, że ona ma dzisiaj WF i musi związać te włosy i w sumie, że no słabo, że sobie nakręciła na WF, no nie? No. Sama sobie nie nakręciła. A no tak, ty jej nakręciłeś, bo Mati najlepiej to robi, no, bo najpierw kręciła Martynka, musiała przerwać, bo Mikołaj, później ja kręciłam, to już w ogóle masakra. No. Mati, tak nakołtunowałaś te włosy, że jak ja to wyciągałam. Bo na prawo i na lewo, wiesz, a to wyciągałaś? No. Ja to wyciągałam. Na porcie się stało. O, pobrudziłaś po matką. Taką właśnie, jak ja mam taką leciutko, widzicie? Nawilżającą, ale ma jakiś mały pigment. No i powiem Wam, że nasi goście już się obudzili. Już rano mieliśmy fajnie, bo tak dziewczyny się szykowały do szkoły, ja żeby tu je ogarnąć i życie. I malutkiego Mikołaja miałyśmy tak fajnie rano. Lila mi zrobiła kawę, ja dziewczynom już wczoraj wieczorem kanapki, wyjąć ze zmywarki, słuchajcie, ustawić Jessiczkę, żebyśmy mieli czysto. Mikołaj rano dał nam tyle radości, bo z rana jest taki rozkoszny, wesoły i wiecie, uśmieszki do nas, nie? Do każdej po kolei, a on też szczęśliwy, bo wiecie, dużo osób, które go zabawiają. No i oni sobie jeszcze tam leżakują, będą go teraz usypiać, a ja wracam do nich, zaczynam robić pomału śniadanko dla nas. A potem nie wiem, jakie mamy plany, bo zaczęło kropić. Myślałam, że przygotuję do obiadu, słuchajcie, może coś tam na komputerze zrobię, no i potem może pojedziemy do sklepu. Zastanawiam się, czy dzisiaj nie zaserwuję jakietów, bo było takie polskie jedzenie, wczoraj byliśmy w restauracji włoskiej. Tak, w sobotę jak przyjechali, było typowo polskie jedzenie, wczoraj jedliśmy włoskie, no i oczywiście śniadanie w domu i kolację, a dzisiaj zrobię chyba jakiety, takie angielskie. No, zobaczę, czy mam wszystko, no i może wybierzemy się, słuchajcie, połazić trochę po sklepach, no bo kropi deszcz. Zobaczymy jeszcze, jak to się nam ułoży. Dobra, dziewczynki, już żegnam, miłego dnia Wam życzę, widzimy się po południu. Why I think about you. It was only one night, only that time, and it's not my style to be caught up in the middle like this. 'Cause now I dream about you. I was probably too drunk, it's blurry, but I've got the image of you running circles in my mind right now. Byłam na zakupach, moi drodzy. Mamy poranek następnego dnia. Właśnie będę pakowała wszystko do bagażnika. Już! I trzeba teraz wszystko przepakować. Ja tutaj podgrzewam, słuchajcie, wodę, już wyłączę, bo nie będziecie mnie słyszeć. Mikuś poszedł na spacer z rodzicami. Wiecie, dobry spacer jest świetny na sen, a nocka była dzisiaj taka troszeczkę minimalnie gorsza. Chyba wychodzą Mikusiowi ząbki i śmiejemy się, że z tego wyjazdu z Anglii może przywieźć dwa zęby albo jednego. I też wiecie co, widzę zawsze jak, widziałam jak dziewczynki moje były małe, to na każdym wyjeździe albo ze stycznością z innymi ludźmi, z rodziną, ze znajomymi, jakimś dłuższą taką styczność jak dzieci miały, to był jakiś w nich rozwój. I mi się wydaje właśnie, że Miki też może po powrocie dużo tak jakby wyciągnąć, wiecie, od dziewczynek obserwując je, może dzisiaj też tak fajnie robił różne takie
takie swoje ćwiczenia super, więc widać, że się mega rozwija. Jest taki w ogóle kochany, muszę Wam powiedzieć. Jest taki grzeczny, spokojny, jak ma jakąś jedną zabawkę, tak długo się nią interesuje. Naprawdę, super chłopczyk, super, jestem zakochana. I cały czas mi jest tak fajnie go przytulać i tak, wiecie co, wolę go przytulać niż coś tam nawet nagrywać, bo to jest taki wspólny czas, którego my mamy tak niedużo i tak naprawdę cenimy go bardzo. Wiadomo, chcę też się do Was odezwać, bo lubię to, co robię, kocham, ale no, w pewnych momentach są rzeczy ważne i ważniejsze. Także powiem Wam, że mamy dużo radochy, taki świeży powiew w naszym domu, małego dziecka, śmiech małego dziecka to jest najpiękniejszy dźwięk, jaki można w ogóle usłyszeć. Rabuś też bardzo fajnie reaguje, obserwuje Mikusia, myślałam, że on będzie tak uciekał, bardziej się chował, ale powiem Wam, że tak zagląda do wózka, jest zainteresowany, też fajnie obserwować jego reakcję. Byliśmy wczoraj też na różnych tam zakupach, ale jakieś takie drobnostki, ja dzisiaj rano byłam w Aldiku, zrobiłam spore zakupy, kupiłam też coś dla Mikusia, już Wam pokazuję, takie oto 100% jabłuszka, po prostu organiczne 100% jabłka, bez dodatków jakichkolwiek. Możliwe, że mu dzisiaj Martynka poda, oczywiście nie całą tubkę, bo to jest jeszcze maleństwo. No i jakieś mamy owoce i ja teraz, słuchajcie, będę robiła wołowinę, do tego ziemniaki, więc jak oni poszli na spacer, to ja szybciutko tutaj ogarniam. Zmywarka, zmywanie, dla Was vloga montuję i zabieram się za mięso. I stwierdziłam, że właśnie w tym momencie się do Was odezwę. No, także tyle w tym momencie, moi drodzy, widzimy się za jakiś czas. Idziemy do McDonalda, idziemy do Maka. Jedzie tu coś? I zimno jest, słuchajcie. Mega zimno, wieje, oni się wygłupiają, tak? Wygłupiacie się? Uważajcie. Ty też uważaj. Co jemy w Maku? Jakieś pizze albo milkshake. Pizzę. Pizzę, tak. Idziemy do Maka na pizzę. O, ja wiem, jak to jest ten apple pie. Jest jakiś taki? Jest taki ciepły. Nie może. Mamy już wieczór, moi drodzy, muszę Wam pokazać. Jaki Mikuś malutki kupił mi dzisiaj kwiatki. Dostałam przepiękne żonkile. Jest kochane. My wróciliśmy jakiś czas temu ze spaceru z McDonalda. No i teraz zrobiliśmy taką już kolację, ale nie dla wszystkich, bo już część osób nie ma ochoty jeść. I słuchajcie, będziemy grali w grę Tylko trzeba uśpić dzidziusia. Będziemy grali w To jesteś ty. Moi drodzy, witam Was serdecznie. Mam chwilę przerwy, żeby się do Was odezwać. Zastanawiałam się, czy nie wykorzystać tej przerwy na drzemkę, ale nie mogę zasnąć, więc wypiję kawę. I zrobiłam śniadanie, tak jak widzieliście, było bardzo smaczne. Śniadanie jemy sobie dosyć późno, tak lubimy, bo ja też rano, wiecie, ogarniam, wożę dzieci. I znowu dzisiaj byłam w sklepie. A po co ja dzisiaj znowu byłam? Bo słuchajcie, kawa się skończyła. Wczoraj jej nie kupiłam, myślałam, że mam kawę. A się okazało, że pomyliła opakowanie od kawy z opakowaniem od chipsów. No i musiałam jechać. No i teraz wypiję tą kawę, może jakiegoś batonika zjem do tej kawki. A później obieram, słuchajcie, ziemniaki, mięsko mamy z wczoraj. Dzisiaj Martynka będzie robiła spaghetti. Także, co ja gadam? Jakie spaghetti? Martynka dzisiaj będzie robiła sushi. Jak Lila wróci ze szkoły, pewnie Matysia też pomogą jej, bo już się tam zmawiały. No i mamy tutaj składniki, część jest moich, część Martynka przywiozła z Polski i jeszcze wczoraj kupiła paździe. I chcą też właśnie mnie trochę odciążyć, no bo ja cały czas, wiecie, szykuję śniadania, obiady i kolacje. I stwierdzili właśnie z Marcinem, że zrobią sushi, bardziej Martynka w sumie, bo to ona jest chyba w to dobra, chociaż nie wiem, może to i Marcin robi takie super sushi. I zrobią dla nas sushi, także jeden posiłek odejdzie, nie będę musiała robić, wiecie, i będę mogła właśnie coś dla Was nagrać, zmontować, czy nie wiem, wywiesić pranie w tym czasie. Jest co robić, słuchajcie, generalnie, ogólnie wiecie, jak jest przy dzieciach, no, więc pranie właśnie się pierze, pewnie wywieszę pranie i tak dalej. Artur będzie dzisiaj też w miarę wcześniej, więc też mnie to cieszy, może mi odbierze Lilę. Ogólnie to wczoraj posiedzieliśmy mega, słuchajcie, długo.
Ale było naprawdę super. Kurczę, tyle sobie pogadaliśmy. Do pierwszej, czy po pierwszej poszliśmy spać my z Martynką. Chociaż Marcin też z nami siedział, Artur poszedł wcześniej spać, bo on wstaje wcześniej do pracy. I żeśmy sobie pogadali, posiedzieli, a dzisiaj się wstać nie chciało, dlatego mnie muli. Myślałam, że się może zdrzemnę, ale się nie uda. U mnie to ciężka sprawa. I nie widzę w ogóle Rabusia, gdzie on jest. Rabuś! Gdzie jest Kiciuś? Poszukam kota, słuchajcie, bo gdzieś mi zginął z pola widzenia. Tutaj mamy rzeczy do sushi, jak widzicie, pasta, wasabi, ale ja tutaj miałam wasabi. Tu mamy kolejne jakieś rzeczy, nie mam pojęcia co. Tutaj kolejne, mamy też do zawijania. To jest ocet ryżowy, chyba coś takiego, teriyaki, sos sojowy prawdopodobnie, tak, ryż. No i tutaj mamy dużo, dużo nori, tu się ładuje elektryczna niania, tu mamy mleko, także u nas jest, zobaczcie, jak śmiechowo. A też kupiłam dzisiaj fajną zabawkę, malutką taką Mikusiowi i fajnie się bawi. I jak idę teraz do sklepu i coś widzę dla małych dzieci, to słuchajcie, świruję. Ciotka świruje, bo wiecie, od razu mi się nasuwa, wcześniej nie zwracałam uwagi na takie rzeczy, a teraz po prostu co widzę, to jest, ojej, jakie fajne, fajne dla dzieci i wiecie, kręci mnie to. Co robisz, Lila? Sushi. Sushi robicie? Nie, no robisz razem ze mną. Robisz? Ej, jak to ładnie wygląda. Trochę trzeba rozdrobnić. Okej, super. Uważaj, fajnie, Lila, co? Sushi robić? To się nauczysz i mnie będziesz później uczyć. Lepić, nie? To musisz tu sobie taki pasek zostawić bez ryżu. Nie mam zielonego pojęcia, jak się lepi, to musisz mi pokazać. No pokażę ci, poczekaj. Zostaw centymetr albo półtora. No dobra, może starczy tego ryżu, tylko łyką tego nie rozłożysz, to trzeba palcami. Bo musisz zostawić czystymi sobie tutaj taki kawałek, żeby potem zalepić, nie? Ten ryż rozkładasz tylko dotąd. Rozumiesz? Matysia, możesz sobie też zaraz, tylko jest jedna, dwie są tacki. Ale to będzie dobre. Yummy. Brakuje mi ryżu. To sobie nasyp troszkę. Ręka nie trzyma. Tak? No trzyma. Gumibersa? Uśmiecha się. Tak? Gumibersa? Gumibersa lubisz? Lubisz idziemy, ale piękna jest pogoda, naprawdę. Życzę ci miłego dnia. Mam nadzieję, że ci szybko zleci ten dzień w szkole dzisiaj. A tam za tymi krzaczkami właśnie strajkują nauczyciele i słuchają sobie radia. Na luzie. Idziemy. Zimno. Kto ma dzisiaj wolne i nie chodzi do szkoły? Bo jest strajk. No, Mati ma dobrze. Idziemy się przejść. Ten. Pasowałby też tam, bo ze złotym elementem. Fajne. Ale mi się podoba to, widzieliście to? Mega. Jesteśmy w Homesense. Przyszliśmy z Martynką i sobie
spacerujemy. Ej, tu jest w ogóle kraina świeczek, Mika. Bo jest ich mnóstwo. A ja znajdę tą taką, co mi się podoba. Piękne są te świece tutaj. Zaraz coś powąchamy. Nie są drogie też te świece, jak na takie. Wąchałam tą, bardzo ładnie pachnie. Świeżo. A tu jest orange. Powąchamy tą. O nie, o nie. Ta śmierdzi. Ta fajna. Większość rzeczy do twojego pokoju jest stamtąd. Co masz? Ej, no mega to jest. I chodzimy sobie dalej. Już mam trochę rzeczy. Drodzy, odebraliśmy Lilę ze szkoły, zrobiliśmy jej niespodziankę, przyszliśmy po nią. To jest super, że można się przespacerować. Dzisiaj jest 11,5 słuchajcie, stopnia, jest przepięknie. Wracamy teraz do domku, wcześniej byliśmy na jakimś shoppingu, też było całkiem fajnie. Lilusza, nie chcesz zawiązać bucika? Poczekamy na ciebie. No, masz rozwiązane, zatrzymajmy się za chwilę. Kukuryczka. Fajne ci wyszły te grzaneczki. Martynka dzisiaj piści nam Cezara. Dobrze mówię, nic nie pomyliłam. A ona się nazywa ta sałatka Cezar czy Premium? W maku, bo to coś na taki... W maku chyba Premium, ale ogólnie to Cezar. Bo ona się chyba różniła od samego Cezara trochę, ale nie pamiętam już czym. Czasem, bo Premium to... Właśnie, tak. Zaraz to wybieram. Dobra, pomogę. Matysia robi porządki, a Rabuś pomaga. Pomagasz, Rabusiu, tak? Porządki robisz? Pożegnaliśmy też naszych gości dzisiaj rano, także jest taki smuteczek troszeczkę. Słuchajcie, po tej stronie się odzywam. Więc tak, rodzinka poleciała, Artur zawiózł ich na lotnisko. Ranny mieli lot, więc tak naprawdę byli w Modlinie już 12:25, to jest fajny lot, uważam, że jeden z fajniejszych niż tak w nocy, jak nieraz są te loty. Trzeba było jeszcze rano wstać o 5:30, wstałam, zrobiłam śniadanie, kawę dla gości, po kanapce na drogę. No i w sumie tyle, słuchajcie, pożegnaliśmy się. Wiemy, że widzimy się za jakiś dość niedługi czas, to te pożegnania są naprawdę inne. I nie są aż tak, wiecie... smutne, prawda? Bo te po wakacjach, kiedy wiemy, że na przykład nie jedziemy w grudniu na święta, a rzadko jeździmy w sumie w grudniu na święta, częściej przed świętami, no to wtedy jest gorzej, a w innym przypadku nie jest tak źle. To jest Artur. Siema. Wraca z siłowni, brawo! Tak to dzisiaj nie był? Ja i przysnęłam 5 minut i kto mnie obudził? Artuś! No właśnie, słuchajcie, przysnęłam, jak Artur poszedł z dziewczynami na siłownię, dosłownie, nie wiem czy 5 minut mnie obudzili, to pff, to jest najgorsze co może być, bo jestem rozbita przez to, ale robię sobie teraz kawę. Chcesz kawę? Proszę. Dobra, i wstawiłam nam dzisiaj taki, mamy, jeszcze mamy zupę szczawiową, dojadaliśmy i teraz wstawiałam kurczaki i jakieś tam ziemniaczki, to sobie zjemy. I słuchajcie, co ja zrobiłam. Bardzo mi zależało, żeby obejrzeć Azję Express z powodu właśnie Andziax i Luki, bo bardzo byłam ciekawa, jak sobie poradzą w programie. I dzisiaj wykupiłam na miesiąc dostęp do playera z czystej takiej, wiecie, ciekawości, jak osoby, które tworzą w internecie, poradzą sobie w programie. Chciałabym zobaczyć, a też program jest bardzo fajny i dzisiaj będziemy go oglądali wszyscy rodzinnie, to też będzie taki, wiecie, nasz wspólny wieczór. Robimy komentarze z tego, czy nie? Nie! Okej, robię kawę i słuchajcie, bo zapomnę wam powiedzieć, że
Byliśmy też dzisiaj jeszcze na Carboot Sale'u i co planowałam ostatnio kupić i wypróbować? Ta-da, mam steamer, nie mam pojęcia tylko czy działa i nie mam pojęcia czy będzie, wiecie, dobry, czy nie jakiś słaby, to jest w ogóle Jor, czyli Zazdy. Nowy kosztuje nie tak bardzo dużo, bo 25 funtów, 24, więc to nie jest raczej taki sprzęt jakiś bardzo drogi. No ale słuchajcie, nie jest powiedziane, że nie będzie dobry, także będziemy robili na pewno próbę i też Wam to pokażę, ale już nie dzisiaj.